Witam wszystkich na kanale. Dzisiaj przetestujemy tanie rozwiązanie słuchawkowe. Mamy takie dwa modele. Jeden taki no-name, jakiś M90 Pro, który... Ta informacja nic nam nie mówi tak naprawdę. Tutaj z tyłu z parametrów też za wiele się nie dowiemy. Z pomocą przychodzi nam mała instrukcja obsługi. I tu już tych danych mamy troszeczkę więcej. Dla ciekawskich. Takie parametry pokazuje producent. Tutaj z drugiej strony nie ma kompletnie nic. Pokazane są tylko, które łącza są do ładowania. I tyle. Więc to jest pierwsze słuchawki. Są pierwsze słuchawki. I teraz te Lenovo. Pudełeczko jest dużo fajniejsze, milsze w dotyku. Jest troszkę droższe od tego pierwszego. Te pierwsze słuchawki kosztują 25,76 na AliExpress, oczywiście już z przesyłką, a te Lenovo 3808 wyszło dokładnie. One wyglądają dużo ładniej. I teraz będziemy porównywać, jak to wygląda. Teraz z tych tańszych. Słuchaweczki wyglądają tak, oczywiście to jest dotyk od góry. Gumki, mamy takie małe pchełki, takie jak od Xiaomi, bardzo podobne. Oczywiście w zestawie mamy kabelek plus zapasowe gumki, też bardzo miło. I jedziemy teraz z Lenovo. Lenovo, pudełko jest kompletnie inne, dzieją się tutaj maksymalne cuda. Totalny Star Trek. Wygląda to dużo lepiej i na pewno bym dołożył do tych słuchawek, bo po pierwsze grają troszkę lepiej od tych, kształt słuchawek jest dużo lepszy, lepiej to siedzi w uchu, uważam, że pudełeczko jest bardziej kompaktowe i estetyczniejsze. Oczywiście w zestawie mamy kabelek do Lenovo, taki zwykły, i mamy tutaj więcej gumek niż w tej tańszej wersji. Więc gdybym miał wybierać tak naprawdę z tych dwóch, to wybrałbym Lenovo, bo po pierwsze lepiej grają, no i lepiej wyglądają tak naprawdę. Tutaj to opakowanie do tych słuchawek jest takie. Jest dużo większe, jakby porównywać. Tutaj to Lenovo jest bardziej kompaktowe. Jedyny bajer tych słuchawek jest taki, że tutaj tak, uruchamiamy ładowanie. W tych słuchawkach mamy po prostu informację z wyświetlacza ukrytego pod plastikiem, że nam się to po prostu ładuje. No i jaką mamy pojemność jeszcze akumulatora. To jest fajny motyw, ale te słuchawki grają poprawnie, nie ma szału jakiegoś wielkiego. Po prostu bardzo poprawnie. Taka ocena 4 na 10 uważam, że będzie wystarczająca. Te grają troszkę lepiej. Takie 5,5 do 6 ocena uważam według mnie. Też za wygląd troszeczkę, też za jakość tego plastiku, no i jakość tych słuchawek. Uważam, że będą dużo lepsze. Co wy myślicie? Czy macie te modele? Jak coś, to piszcie w komentarzach. I to tyle. Na razie, cześć.